Jest pan jednym z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Zastanawiam mnie, czy ta uroda kiedyś panu nie przeszkadzała, na przykład właśnie w aktorstwie. Czy to nie był kiedyś taki... To jest ciekawe, bo zawsze w Polsce mi zadają to pytanie. Nie wiem, wzruszenie ramion, ale myślę, że tego typu właśnie role, w których w tej chwili Jan Kidawa mnie obsadził, to one są najlepszym takim zadaniem dla aktora, bo liczy się przede wszystkim oczywiście scenariusz. Jerzy Kawalerowicz jeszcze szczególnie zawsze mówił, że aktor powinien mieć pewne cechy psychofizyczne, które go predysponują do tego, żeby jakąś rolę ewentualnie zagrać. I co tu więcej mówić, czym tu więcej? Gra pan nie tylko w Polsce, ale również w Rosji. Dostaje pan wiele propozycji. I co pana skłoniło do tego, żeby właśnie zagrać w tej produkcji, w Gwiazdach? Wie pani, ja jestem przede wszystkim aktorem polskim. To, że pracuję na przykład od czasu do czasu we Francji, albo na przykład w Czechach, w tej chwili powstały dwa filmy, albo w Rosji, albo na Ukrainie, to nie zmienia faktu, że jestem aktorem polskim i dla mnie najważniejsze są oczywiście produkcje polskie. I zawsze mam jakby satysfakcję, kiedy pojawiają się takie propozycje i przede wszystkim na nie patrzę, wie? Pod tym względem, że one są dla mnie jakby istotne i ważne. Niedawno media odnalazły zdjęcia pana syna i czy nie obawia się pan, że pana syn teraz będzie pod ostrzałem mediów? Nie odnalazły, tylko ukradły z Facebooka, co jest po prostu przestępstwem, bo takich rzeczy nie wolno robić. Nic więcej jakby komentarza w tej sprawie nie mam, bo to jest naruszenie po prostu czyjejś własności. One zostały skradzione z mediów społecznych, z Instagrama.